28 kwietnia w Lwowie z inicjatywy Rycerzy Kolumba i z błogosławieństwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego otwarto Centrum Pomocy Humanitarnej. Ośrodek znalazł swoje miejsce w dawnym budynku Wyższego Seminarium Duchownego, które jest częścią zespołu architektonicznego Kościoła Matki Bożej Gromnicznej i Kurii Archidiecezji Lwowskiej. Klucze do tych pomieszczeń zostały niedawno przekazane Kurii w ramach zwrotu majątku kościelnego prawowitym właścicielom. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który jest także narodowym kapelanem Rycerzy Kolumba w Ukrainie, przybył, aby pobłogosławić inicjatywę współbraci. Bardzo się cieszę i dziękuję rycerzom Kolumba za inicjatywę pomocy potrzebującym, ubraniami oraz innymi rzeczami, które otrzymujemy w ramach pomocy humanitarnej. Wiemy, że w tym trudnym dla Ukrainy czasie wiele osób znajduje się w niełatwej sytuacji. Wielu straciło wszystko, dom, pracę, środki do życia. Wiele osób przyjechało do naszego miasta bez ubrania. I cieszę się, że pomyśleliście o tych ludziach. A teraz w tych pomieszczeniach, które niedawno zostały zwrócone Kościołowi Rzymskokatolickiemu, będzie działać to Centrum Pomocy Humanitarnej. Delegat krajowy Rycerzy Kolumba w Ukrainie Jurij Malecki wyraził wdzięczność krajowemu kapelanowi za wsparcie i możliwość korzystania z pomieszczeń byłego seminarium. Dziękujemy archiepiskupu za to, że on tak гарно відгукнувся на наш запит. Dziękujemy arcybiskupowi za odpowiedź na naszą prośbę i udostępnienie tych pomieszczeń dla Centrum Pomocy. Od pierwszych dni wojny otrzymaliśmy wiele odzieży w ramach pomocy humanitarnej i najpierw przekazywaliśmy je transportem na wschód. Szybko jednak okazało się, że odzież jest bardziej potrzebna tutaj, we Lwowie, dokąd przybyła duża liczba przesiedleńców. Wiele osób znalazło się z jedną paczką w ręku. Pomyśleliśmy więc, że powinniśmy stworzyć miejsce, w którym znajdą się rzeczy, których potrzebują. Ubrania, buty, pieluchy, zabawki. Dlatego serdecznie dziękujemy naszemu metropolicie za błogosławieństwo, a naszym żonom za wsparcie tej inicjatywy i zgodę na opiekę nad tym miejscem i nad ludźmi, którzy tu przyjdą. Завтра він є. Якщо, наприклад, треба за якою просто навіть просто.